proszę Państwa, chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować ojcom Franciszkanom za ciepłe przyjęcie, za wspaniałą współpracę, który od początku nam się układał bardzo dobrze. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. Za miłą pracę. Na tą prezentację. Rzeczywiście to, co powiedział dyrektor, wydaje mi się, jest bardzo ważne. City on Fire jest projektem, który został przygotowany przez młodych artystów i rzeczywiście jest to głos młodego pokolenia. Nie jest to opowieść na temat tych wydarzeń, które wydarzyły się w Gdańsku 70 lat temu. Nie jest to próba rekonstrukcji tego 1939 roku, a próba ustosunkowania się właśnie z pozycji osoby, która nie doświadczyła wojny, ale z drugiej strony, która wychowywała się w świecie, które przez te wydarzenia wojenne zostały w taki sposób dosadnie ukształtowane. Projekcja jest bardzo jakby prostym takim elementem. Posługuje się symbolem ognia, który jest bardzo uniwersalny, ale też ma bardzo negatywne konotacje. Symbolizuje wojny, zniszczenie, konflikty zbrojne. I poprzez pokazanie tego ognia w taki bardzo dosadny sposób, w skali 1:1, w taki rzeczywisty, w tym kościele, chcemy właściwie powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze to, że nasze pokolenie patrzy na ten 39 rok przez pryzmat współczesności, że jesteśmy pokoleniem, które patrzy takim szerokim kątem i prezentując tutaj ogień w taki dosadny sposób wiemy, że on tak jak pustoszył Gdańsk w tym 1945 roku, teraz pustoszy inne miejsca na świecie. Myślimy o Afganistanie, Iraku, Gruzji. Ten ogień cały czas tam się pali, cały czas jest. Z drugiej strony jest to ogień niemy, którego ciepła tutaj nie doświadczymy, zapachu nie poczujemy. I to jest taki pozytywny aspekt tej instalacji. My tego ognia nigdy żeśmy nie doświadczyli, ani ta grupa osób, która nad tym projektem pracowała, ani artyści. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Miejmy nadzieję, że nigdy nie poczujemy go w taki naprawdę autentycznie dosadny sposób. Jeszcze raz z tej strony również chciałam ojcom Franciszkanom podziękować za bardzo owocną i wspaniałą współpracę. A teraz oddaję głos artystce Tyrze Hilden. Welcome all tonight. We are very, very happy to be here, and we want to thank Larry and Olga and their partners supporting us making this installation possible. We also like to thank the Franciscan Brothers of the Holy Trinity Church. We are, as artists, you and I, very, very honored to be part of this occasion of memorizing the Second World War that radically changed history. When I think of power, the power of fire, I think of decisions made in faraway capitals, in offices with catastrophic consequences of everyday life for normal people, like here in Gdansk 70 years ago. And how to memorize such terror, such horror, how to memorize it with respect for its victims. We think that facing the fires and the wars of today, the persecution and suppression, that is the best way we can do it. And also to preserve Holocaust and other big icons of the Second World War. To keep on reminding the contrastful and also dangerous forces that is in our human nature. I hope with the fire in this church, we will create a space of
reflection and meditation over the both personal passion and global conflicts. And that fire is a barrier, has this contrastful unity of forces like life itself. Fire can represent both a warm pulsing cohesion and a destructive terror, depending on our choice. And we all have a fire to walk through. With these words, I open this exhibition. So let's enlighten this church and see it glow.